Co się panom podoba we wrześni? Cała września. Wrześnianki się podobają. Oj, pani to jest również. Pani jest wrześnianką? Tak. No to dlatego, gdzie pani to... To jest po prostu dla pani po prostu komplement. No dużo rzeczy. Trudno by pani sklepów. Tak. Dużo zmian, na pewno dużo posesji się odnawia. Przyjemnie jest iść tak właśnie spacerkiem i podziwiać, co się dzieje we wrześni. I estetycznym miastem, czystym miastem. Także miło się mieszka. Co chwilę widzę we wrześni dużo zmian, dużo rzeczy się buduje nowych. Ładnie jest w centrum, ciekawie. Mi się podoba to miejsce do ćwiczeń na przykład. Tam jest nad zlewem. Nad jeziorem. Tak. No też jest ciekawe. Ja jestem od niedawna, to się wypowiem. Mi się podoba, że to miasto jest estetyczne, czyste. Wielkość miasta mi się podoba. I to, że są ludzie uśmiechnięci czasem. A panu? No ja tutaj od urodzenia mieszkam, no mi się podoba to, że właśnie miasto się rozwija, widać. Oczywiście, że do przodu idzie pod tym względem. No i jest tutaj tak, że dużo ciekawych rzeczy się dzieje, typu jak jakieś koncerty, jakieś imprezy. Wszystko, proszę pani. Wszystko. Przede wszystkim ludzie mi się podobają. I miasto, które rzeczywiście nabiera pięknego kształtu, wyglądu. No bardzo ładnie, no teraz w ostatnich czasach bardzo ładnie. Burmistrz jest wspaniały. Nie mam zastrzeżeń. Września jest pięknym miasteczkiem. No piękne, czyste. Jak na takie miasta jak Września, prawda? Czyste, ładnie, przede wszystkim ładnie zadbane. Pan burmistrz dba o Wrześnie. I go wybierzemy jeszcze raz, jak będą dobre prognostyki, jeśli chodzi o pracę, dlatego że będzie wielki, wielki zakład Volkswagen. No. To jest też plus, niektórzy się cieszą. Co państwa denerwuje? Co mnie denerwuje? Najbardziej mnie denerwują korki na ulicach, zwłaszcza właśnie gdzieś tam po południu. Jak się zaczynają, no to jest najbardziej denerwujące. Czy coś jeszcze, to nie wiem. No ja chyba nie mogłabym tego pociągnąć pod to, że to jest denerwujące, ale co bym mogła zmienić, to żeby wynajem mieszkań był tańszy. Chcielibyśmy, żeby były naprawdę ceny adekwatne do zarobków. A coś pani chciała jeszcze zmienić? Myślę, że nie. Właśnie te chodniki tutaj, bo po prostu spacer na wysokim obcasie to jest tragedia. To bym chciała zmienić.